W gniewie ludzie są ślepi i głupi, ponieważ ich rozum znika. Wściekłość niszczy całe bogactwo intelektu, a rozsądek jest więźniem swojej własnej dumy. Bóg dał mi rozum i duszę, zdolność do miłości i współczucia. Złość zniweczy te dary, czyli miłość i współczucie. Tak jak to robiło kompulsywne picie, seks, prestiż, bezpieczeństwo materialne. Przyznanie się do złości jest ważnym krokiem, ale istotne jest również, gdzie doszukuje się jej przyczyny. Czy widzę, że wynika ona z moich wad? Ta złość wynika z moich wad. Czy też obwiniam innych ludzi znowu, lub pracę, sytuację, pogodę lub cokolwiek, co przyjdzie mi do głowy? Kiedy się złoszczę, nikt nie ma ze mnie pożytku, a najmniej ja sam. Dzisiaj wiem, jak radzić sobie ze złością w sensowny sposób. Mam program i siłę wyższą dla mnie Boga, który prowadzi mnie ku zdrowiu. Czy jestem całkowicie gotowy, aby Bóg usunął moją złość? Wzięcie odpowiedzialności za moją złość poprzez przyznanie się do niej jest pierwszym krokiem ku zdrowieniu i równowadze. I mam jedną zasadę. Nigdy w gniewie nie podejmuję decyzji. Czekam nieraz jeden dzień, dwa, aż złość minie.